Witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Od Zera do Milionera. Już to jest czwarty odcinek. Co dziś będziemy robić? Jakie plany? Opowiedz. Witam bardzo serdecznie oczywiście wszystkich. Co będziemy robić? Ja biorę moją maszynę Ursusa 904 oraz Amazonkę i ja jadę siać. A sąsiad? A ja będę ziemniaki sadził, bo akurat pomyśleliśmy, że pójdziemy w ziemniaki. Maszyn jako tako swoich nie mamy do ziemniaków, ale tam się od sąsiada dobrego wypożyczy, takiego z innej wsi. Dobra, to ty sąsiad jedź, tam chyba zatankowane masz. Ta ja wsiadam i jadę. No, się siada i jedź, ja idę po 30, bo jak możecie zauważyć, ja bardziej 30 jeżdżę niż Zetorem, choć Zetor jest... Choć Zetor jest mocniejszy, nie? A, czekaj, patrzcie na to. Widzieliście, jakiego tura żem se kupił? Tura do 30 założyłem. Zrobiłem, patrzcie, zakupy. Polifoskę 6 kupiłem, opryski na chwasty. I co ja tu jeszcze kupiłem? I stację tutaj, paliwo, nie? Bo z tego względu, że na tej mapie w ogóle nie ma stacji paliw, nie, to musiałem tutaj kupić. Także sąsiad będzie ode mnie paliwo kradł, to znaczy sobie brał. Tak, tak. W nocy przychodzi z bańkami i kradł. Tak, patrzcie tak na to. Tylko z turem brać, czy bez tura? Tu 30, znaczy się czy odczepiać, czy... Nie wiem, jak słyszałem, że tak się często nie... Jak już się przypnie, to żeby się tak... Żebyś nie odczepiać, nie? Nie wiem. Czy w tych nowszych ciągnikach można, tak o... W tym to nie wiem, trochę ci zejdzie, nie? Jak chcesz. A weźmiemy. Widzowie jeszcze nie widzieli, jak z turem się prezentuje, to weźmiemy. Później ewentualnie będziemy z tura. Tylko, że gdzie ten sąsiad ma tą wieś? Ja chyba wiem troszeczkę tak... Trochę wiem, jak jechać, tylko czekajcie, bo... Bo coś słabo słychać. A, tak możemy dać, dobra. Dobra. Jak tam sąsiedzie ci idzie? No dobrze, jak na razie. To dobrze. Pierwszy przejazd dopiero. Gdzie ja tu mam jechać do tego sąsiada? Kurde, no nie wiem. Muszę chyba do niego zadzwonić. Nie no, tam chyba prosto. No tu... O, tu, patrzcie na to. Dobra, już wiem. A, patrzcie, jak na obroty wkręciła się. No, opryski mamy już wykonane. W sumie, nie no, opryski na chwasty jeszcze trzeba zrobić, bo ogólnie już nawóz mamy rozsiany, wszystko ten. Musimy jeszcze na chwasty opryskać, no i będziemy czekać na żniwa pewnie, nie? No, jeszcze chwilę zajdzie. Jeszcze chwilę zajdzie, jeszcze u mnie trzeba siać. Nie wiem, czy to poza odcinkiem, czy co. Nie wiem, zobaczymy jeszcze, czy poza odcinkiem kierunkowskaz działał. Działają, zrobiłem i działały. Teraz tam elektryczność tam. Może byśmy też tak zrobili, może nie wiem, widzowie by chcieli na live'ach. Żebyśmy. A, no tak poza. Przygotowywali save'a pod live'a. Tak, byłoby też. Mogłoby nie być. Nie wiem, piszcie w komentarzach. No, piszcie w komentarzach. Tu chyba ten sąsiad mieszka. Mówił, że gdzieś tutaj, żebym sobie bramę otwarł. On nawet zostawił ten, tylko czekajcie, bo tu pie, żeby mnie nie uchlał, to na ciągniku będę. O, pod koła wlazł. No idzie on, to tą sodarkę zostawił. Chyba tu, nie? O jest, patrzcie, jaka ładna. Nie załadowana, trzeba będzie załadować. Tam w sąsiedzie masz ziemniaki, żeby zatankować. Nie mam, musisz na sklep podjechać i kupić dwa worki. Kurde, bo mnie wiecie, 20 000 euro na koncie, tak średnio mnie stać, powiem wam.
Dobra. Cyk, idziemy. Idę odcinę. Jakie nowe nabytki, może się zapytacie. No nowych nabytków chyba na razie nic nie będzie, nie? Kombajn może... Może kombajn kupimy, a może wypożyczymy, nie? Jak ziemniaki urosną, to może kupimy, może wypożyczymy, zobaczymy. Jak to będzie? O kurwa. Co się stanęło? Ja pierdolę. Co się stało? Lepiej tu nie przyjeżdżaj. Gdzie? No gadaj, co się stało, a nie. Mówiłeś kiedyś, że w tym już się słabe hamulce. No mówiłem, w tym 904. Co się stało? No. Auto lakierek zarysowałeś, czy co? Nie, nieważne. Ale jak chcesz, chodź zobacz. Które pole? Koło sklepu. Koło sklepu, mówisz? Dobra, to sadzarkę szybko odstawię i jadę. Albo nie, ja sadzarką, bo i tak muszę... Odejdź sadzarką, to depiesz to w sklepie. No. Ale nie wiem, czy mnie wyciągniesz, bo jest ciężko. Co się stało? Dorobisz się wtedy? No. Jaki chłop, ty. To hamulce to chyba trzeba zrobić, bo to nie ma lipy, nie? Dobrze, że obciążnik jest, to się na obciążniku zawiesiłem trochę. Ha, ty, kumacie, czacze, sąsiad dorowy wpadł. Jedziemy z pomocą, tylko nie mamy żadnego hola, musimy chyba kupić albo wypożyczyć, bo wiecie, ciężko z kasą, nie? Dopiero po żniwa będzie jakaś kaska fajna. Tutaj sąsiad, widzisz mnie? Gdzieś ty na drodze jestem. A, jesteś, dobra. Ja nie mogę. Kiedyś musiał zatora wziąć, wiesz? Spróbujemy 30, 30 da radę, hopie, ty, 30, patrz, nie znasz. Stało. Jap. Patrzcie na to, nie? A, do tyłu nie pójdzie pewnie, bo ślizga, nie? Nie ma szans. Dobra, zaraz coś... Chyba, że do tyłu spróbujemy wyciągnąć, tylko by trzeba było odpiąć. Czekaj, siewnik. Spróbuję przodem, bo do tyłu to nie odpinaj, bo potem nie przypniesz. Dobra, odczepiamy, wypożyczymy sobie hol. Tylko w jakiej kategorii to będzie? Chyba w inne, albo w różne. Gable, o jest. O ja. Wypożyczymy. Okej, gdzie to jest? Gdzie to, sąsiedzie, jest? O, tam jest, dobra. No kurde, tutaj tak leży. troszeczkę ten. No nie wiem, czy ta 30 da se radę. Tu łańcuch taki, to dobrze. No, a tam się jak podjadę, to Y klikę tam. Y-em się chyba zaczepię, jak ja podjadę już. I możesz to brać w ręce, jak coś. Czekaj. O. O! Na belkę i Y spróbuj. Nie idzie? Może X? Czekaj, bo zaraz 30 nie wyjadę. Co, nie idzie? Czekaj, było. Było? Poszło? Ty, co to się stanęło? Patrz, jakiś haczyk się tam ten. Sąsiad, to ty. Widzę, że spawarkę masz na miejscu. No. Dawaj, Y albo X spróbuj. O, jest! Ty, siadaj, dobra, jedziemy. Czekaj. Czekaj, blokada. No. 3, 4. Jedź, dawaj. Kurde. Ty jedź, a nie. No czekaj, bo ja żem się teraz zablokował. O. Dobrze, że tura mam. O, może turem coś. O. Mówiłem wejść z zetora. O, no chyba trzeba będzie wziąć z zetora, powiem wam. Albo czekaj, twoją 60 wezmę, bo 60 mocniejsza twoja. Dobra. No to ładnie, patrz, jeszcze 30 żeśmy utopili. Oj. Czym żeś to odpinał? O jest, dobra. Jedź pan, jedź.
O, poszło. Widzicie, to jednak... Spróbuj zapnij. Dasz radę? O! Ło! O, to nie będzie, widzę, że 30 do tego. Patrzcie, co się dzieje, to nie ta, nie ta waga, nie ta waga. Dobra, podjedź tu na drogę. Teraz spróbuj. Patrzcie na to, co się stanie. No, cofnij troszkę, o jest, dobra. No, nie będzie. Dobra, dawaj, odpinamy. Odpinij tu na drodze, ja lecę pod twojego byka. Tam na drodze gdzieś postaw. Łe. Dobra, przyjedź tym. No to ładnie sąsiad narobił. Normalnie. Dobra, nic się nie dzieje. Połowę zbiornika masz jak coś. Trzeba by zatankować później. Wow. A tutaj inny układ kierowniczy, mi się inaczej jeździ 30 niż 60. O, gdzie ten hol masz? Tutaj. Ten. W wodzie. No. Podnieś mi go, ja go zaczepię. No jest strasznie taki. Taki ślizga się z nie? Mhm. Nie wiem, spróbuj ty to zdan. Czekaj. Kurde, coś się. Aha. Ciężki strasznie jest. No. Ktoś teraz sam się zrobił. A idź. Co, 60 nie wyjedziesz? No nie. Nie gadaj. Sąsiad. Ty, no nie gadaj. Idź po drugi hol. No sklepy pożyć. Do 30 nie odepnę, to nie wyjadę. Wychodziło. Czekaj, to trzeba przeteleportować. No to nie będziemy wypożyczać, bo nas nie stać, panie. Gdzie to jest? O jest. Zresetuj. W użyciu jest? Nie wiem, dziwny ten hol, faktycznie chyba trzeba wypożyczyć nowy, moi drodzy. Dziwny. A, wypożyczymy tam, kurde. To niedużo tam kosztuje, no ale wiecie, no grosz do grosza, no i... Wychodzi kokosza. Tak. No to teraz oj! Co to się stanęło? Widzieliście, widzowie? O. Sąsiad utopił mi 2 ciągniki, no pygo. No ty ja jeden, ty żeś drugi se utopi, co? Co wszystko na mnie? O jest. Okej, działa. Dobra, bądź jeszcze bardziej zsuwa ta 60. Dobra, to zostaw, bo potem to tylko, kurde, trzeba będzie dzwonić po dźwig czy coś. No to jak żeś tu na skarpie ten, to nie dziwne, że ci spadły. Jak jeszcze słabe hamulce. Dobra, stój. No. Weź go tam. I Y chyba. O, Y. O, jest. Dobra. Pal. Jedziemy. Dawaj, blokada. Blokada, kurde. To nie wyjedzie? Nie idzie. Łopie. Co się dzieje? Patrzcie, co się dzieje. Ty, dziwne, że oś mnie urwało. Jeszcze nie pękła. Ja nie mogę. Dziwny jest ten hol. No, taki strasznie... Sztywny, no nie? Nie wyłańcuchaj. O, ale pójdzie, patrz. Dawaj. O, już prawie. O, poszedł, dobra. Chłopie, co ty, hamulce na przodzie masz, czy co? Dobra.
A, to się jednak X-em odczepia, widzisz. Czekaj, bo żeś podczepił z powrotem. Ty, czemu on tak gaśnie? Słaby akumulator? Możliwe, że nie ładował. Dobra, podczepiaj. Ci pewnie nie ładował, chłopie. Trzeba ładować, ja już dwa razy, żebym ładował. No, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. A chcecie, widzowie, przeciąganie liny Zetor i 60? Piszcie w komentarzach. Podepniesz? X-em? Nie mogę. No, możesz już? Czekaj, do przodu, do przodu, do przodu. O, do... X-em, ta? O, jest, dobra. No nie, to jest... Popsuty jest ten hol, wiesz? Ale dawaj, ciągnij, 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 ciągnij. A, no. Dawaj. Łe, stawia mnie. Przednie koło mi postawiło. Patrz. Nie. Ściąga go, zaraz. Nic z tego nie czekaj, ustaw się na prosto. Bo ja żebym się tu kurde zblokował. No. Sąsiad, bo ty mnie pchasz, na razie nie pchaj. Teraz, o. teraz, dzida, dzida, dzida. Dawaj, dawaj, dawaj. A poszło ładnie, myślałem, że nie da rady. Panie, poszło ładnie. Dobra. Teraz trzeba posprzątać wszystko, to sobie sąsiedzi chyba poradzić, nie? A ja go tu na wszelki wypadek zostawię, to 60. No. Hamulce musi zrobić, a mnie zawołaj, to tam kiedyś, kiedyś sobie po znajomości pomożemy, nie? Ta, ta. Już bankrutem zostanę. Oj, moi drodzy, trzeba nasiona kupić. Niestety. Trochę długo nam zeszło, ale... A oj tam. Ale cóż. Lub, lub foska pod zbo... Nie, to nie jest, no. Pod rzepak, saletros, czekaj. Ty, nie ma tu nasion. Trzeba w tym dużym worku, nie? Tak. No dobra. No zrobiliśmy zapasy na zimę, to znaczy nie na zimę, tylko na ten. Na wiosnę. A nie kupiliśmy nasion, no... Jarzem to jest, nie? Dobra, jedziemy, chociaż trochę no, na tym odcinku zasadzimy. Na 27. Nie, na 76, sorry. Ty koło mnie będziesz, no. Poza oranem zobaczymy, jak to będzie szło, no tak... Może być średnio, ale zobaczymy tam, kurde. Dobra. Idzie ładnie, super sprawa, patrz. Po dwie rządki. Chłopie. Czy piesa nie trzeba? No. Patrz jak elegancko. Normalnie... No lepiej jak po GPS-ie. No normalnie... Miód malina. Szybko te ziemniaki schodzą. Dziwne, że się koło nie zatrzymuje, bo jak całą sadzarkę kiedy załadowałem, to normalnie koła się nie chciała kręcić. Ale teraz idzie ładnie, idzie ładnie. Trzeba by tę 30 zresztą umyć, albo do ją do wody wpakować, żeby się umyła. Brudna. No, chwilkę zejdzie, żeby to wszystko zasadzić. W sumie nie wiem, czy dobry pomysł to jest, żeby to całe pole duże, ale to na połowie ziemniaki, na połowie na przykład ten, to jak jest pole, to nie znaczy, że trzeba je całe zasadzić albo zasiać jednym, nie? Można sobie podzielić na pół, między zrobić i będzie dobrze. No patrz, tak jak tam... mówisz. No, patrz jak tam sąsiad idzie. Może sąsiedzi ty będziesz w tym roku ziemniaki, czy nie? Chyba nie na razie, wiesz? Nie? Bo mi tu na jeden przejazd chyba nawet nie starczy. 7%, 6%, 5, 4, 3, 2, 1. Ty, nie starczy. Panie, to trzeba na pole przywieźć. Dobra.
Chyba nie tak, to byś mi ten musiał sąsiedzieć, bo ja siewnika jeszcze nie mam, nie dorobiłem się. Musiałbyś mi chyba za ten użyczyć. To użyczę ci za to pomoc. No, spoko, spoko. Nie wiem, albo sobie weźmiesz ściągnik, albo nie wiem, siewnik sam za tora? No, ale ty, kurde, nie wiem, czy mu za tor da radę, bo ten siewnik to jednak on porządny. Tak średnio bym powiedział, że sobie da radę, ale zobaczymy. Dobra, trzeba się rozglądnąć, żeby wiecie. Nie było tak jak. Nie stało się tak jak sąsiadowie. Dobra, kierunkowskazy. Kulturalnie musi być. Kulturalnie. Dobra. Czekajcie, czekajcie, bo jak ja tutaj załaduję ziemniaki, tuż załadowałem. W worku jest 700 kilo, a u Dźwiktura jest do 750, ta? Czyli da radę. Ile tu jest? 400 litrów. To da radę. O ile ci wchodzi do sadzarki? 300. Widły, żeby ustawić dobrze. I na pole musimy sobie to zategować, bo nie będzie. O! Kurde. Ajaj, a! Będzie. No, elegancko. Jednak tur się przydaje na gospodarstwie, nie? Sąsiad nie ma tura, więc będę mu pożyczał. Czasami 30. No i wiecie, no to taka współpraca, no on mi pożyczy to, ja mu pożyczę ciągnik z tym, no i wiecie, to w tym przypadku on mi pożyczy siewnik, ja mu 30 z turem i tak ma być, a nie? Tak ma być. Tu mi piszą ludzie na Discordzie, wszędzie, gdzie mogą, że dawaj live'a, bo ludzie czekają. Ja im pisałem, że dzisiaj nie ma, bo odcinki trzeba nagrać. O, super. Super to idzie. Są live, to zapraszam do mnie oczywiście na kanał. Tak, link w opisie. I pod koniec filmu, jak się uda wrzucić. Możecie kliknąć, o właśnie, link do jego kanału będzie tutaj w karcie w górnym prawym rogu. Kliknijcie w tą kartę. No. To będzie. Kliknijcie w tą kartę i tam... zostawicie oczywiście. Zapraszam, zachęcam. Ta ładnie nawet ci te idą, jak obserwujący, obserwacje, ta też nazywa. Followki. No to chyba to samo, nie? Czy nie? No to jest coś takiego jak subskrypcja, nie? No. Na YouTube, ja tylko tam się nazywa followek. No, także tam wpadnijcie do niego, może jak poprosicie go ładnie, to może farminga zrobi też streama. Zobaczymy, nie? Oj. Tu mnie ściągło, ale omijaka nie zrobiłem. Tu. Zaraz, sąsiedzie, będziemy kończyć ten odcinek, bo będzie za długi. O, tutaj akurat mi wystarczy, co się stanęło. Tu mi wystarczy, o, żeby w drzewo nie przy... A i o tym mówiłem. O, super. Super sprawa. Tutaj musimy. Ta sprawa jest oczywista. Tak. Wylała się tu czysta. Oj. Ale umijak. Okej, trzeba zatankować siewnik. Na stonkę trzeba pewnie będzie pryskać te ziemniaki. To na pewno jak zajdą.
Oj, o! Widzieliście, widzowie? A to sąsiad może jakiś do wypożyczenia, nie wiem, kombajn, jakoś Anna albo coś? Ta, tam od sąsiada już ugadane jest, jakżem załatwiał z nim przez telefon ten. Przesadzarkę sobie pożyczy w któryś dzień, to ugadane mieliśmy, że Annę też. Annę albo aha. Kopaczkę, nie wiem, chyba, nie wiem, czy ten... Może kopaczkę i wiadrami będziemy, zobaczymy jeszcze. Ta co, ty mnie krzyże bolą, ja będę musiał się schylać po ziemniaki. No to no... Całe życie, żeś się schylał, to teraz co? To nie widzisz. Już wystarczy. Od dziecka żeśmy razem ziemniaki zbierali. Na jednej mapie. Co mi tam trąbisz? Się opierdzielasz. Ja? Chyba ty, no pilot. To żeś nawet nie skończył. Bo żem wpadł do rowy. a ja cię wyciągałem? Tak, i prawie drugi ciągnik utopiłeś na... wybaczyć. No. Trzeba sobie pomagać, a nie? Tu omijak trzeba poprawić. A, tu nie poprawimy, bo nie ten... Sąsiad nie skultywatorował mi tak, jak powinno być. Znaczy się nie zaorał, bo tu on akurat jechał. No, gdzie też. Ja, to ja? No, tamten. Nie zaorałeś kawałka. Twarda ziemia im pugnie chciał wejść. Ta. No, to tu po deszczu było przecież. Co ty gadasz? A właśnie, możecie sobie wpaść na poprzedni odcinek. Link w karcie powyżej. Możecie zobaczyć. Poprzedni odcinek był chyba z orki. Ajajaj. Ja muszę cię pług kupić. Bo ty sąsiad kupiłeś ode mnie, a ja pługa nie mam. Na nowy sezon. No jak nie masz? Pod wiatu masz chyba. No ty ode mnie odkupiłeś czwórkę, ja nie mam. Aha. Takie coś. Ja ci sprzedałem, a ja jeszcze nowego nie kupiłem. Kurde, ale ja to jaki robię masakra, nie? Widzowie. Nie, zaraz będziemy kończyć, bo... Ja robię jeden przejazd i... No, to ja tutaj do końca dojadę i... O, idealnie starczy. 2, 10, 9, 8, 7, 6, 5... Ach, kurde. Metr ci brakło. Metr brakło. Cztery ziemniaki. Się mówi. Dobra. Sąsiadzie, kończysz czy nie kończysz? Chodź tutaj koło mojej 30. Zrobimy pożegnanie. Koło twojej maszyny robiliśmy ten... Przywitanie. Tylko ja daję do końca no. I... Daj tę minutkę. Ładnie zasadziłem, nie? Patrzcie, nawet ten... Z góry wałem przejechane. Nie wiem, jak to się zrobiło, ale no. O, trochę ten worek waży. Zobaczcie, jak koła utopione z przodu. Z tyłu zresztą też. Ten stelaz dosyć dużo waży. No. Jak na 30. No, a tu jeszcze na taśmie zostało troszkę, ale to nic. To się tam zje na obiad. Gdzieś ty, sąsiedzie, jest tam już? Kurde. Już jadą. Dawaj. O, to dzisiaj dzisiaj odcinek pełen wrażeń, powiem wam. No. Niestety. Czasem bywa i tak.
Chodźmy do sąsiada. Ale sąsiad, nierówne masz te radlice, czy jak coś tam zwie. Rządki. Jak nie, nierówne, ale... panie. Od linijki, patrz. Jak od linijki. Jak ja widzę, że nierówne. No tu troszkę mi się zjechało, ale to tam... To tam, wiesz. A ty tak dosyć już nasadziłeś. No. Tu blokada nie chciała zadziałać, to mi jest ściągło. Dobra. Dobra, to dzisiaj w odcinku, tak jak mówiłem, odcinek pełen wrażeń. Co w następnym odcinku? W następnym odcinku pewnie dalej siewy. I... Nie, może opryski na chwasty, zobaczymy, nie? Dzięki, że byliście na dzisiejszym odcinku. Zapraszam was na kanał do sąsiada. Link oczywiście w opisie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i na razie, cześć. Siemanko.